Na tegorocznej gali gościem specjalnym była Olga Tokarczuk, laureatka Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Pisarka, która sama została przed laty nagrodzona paszportem, tym razem otrzymała tytuł kreatora kultury. Nie węgiel, nie ropa, nie gaz, ale kultura jest naszym najdoskonalszym, najbogatszym polskim zasobem. Naszym bogactwem. I jestem dumna, że mogę brać w niej udział. Myślę, że chodzi tutaj w tym tytule, w tej nagrodzie o inspirowanie innych. I dzisiaj rozmawiałam z wydawnictwem literackim, moim macierzystym wydawnictwem. I oni powiedzieli mi, że jest jakby wzmożenie literackie po Nagrodzie Nobla wśród młodych, wśród ludzi, którzy nagle marzą o tym, żeby coś napisać albo zaczynają pisać i widzą, że to jest możliwe i że ktoś taki jak podobny do nich też może dostać Nagrodę Nobla, że to da się zrobić. Noblistka statuetkę odebrała z rąk profesora Janusza Foglera oraz Katarzyny Kieli, prezes i dyrektor zarządzającej Discovery na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. To wielkie wzruszenie, wielki zaszczyt i no, czuję się niezwykle wyróżniona, że to ja mogłam także być częścią tego wręczania tej nagrody. Myślę, że dla nas wszystkich radość płynąca z tej nagrody, takie poruszenie, połączenie, pewna solidarność i duma jest bardzo ważna. Jest ważna dla każdego narodu, jest ważnym momentem w naszym życiu. Ja myślę, że kultura w Polsce, co widzimy, zarówno kinematografia, jak teatr, jak sztuka, rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. I myślę, że to jest wspaniałe, bo to pokazuje nas z zupełnie innej strony i moim zdaniem jest jednym z najlepszych paszportów i najlepszym jakby ambasadorem Polski na świecie.